Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania, przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najważniejsze, a więc do analiz i standardowo, jak zwykle, spoglądamy w pierwszej kolejności na notowania Bitcoina, którego kurs osuwa się niestety poniżej technicznego wsparcia zlokalizowanego w okolicy 27 300 dolarów. To jest oczywiście bardzo lokalna strefa, ale strefa, która na przestrzeni ostatnich kilku dni wyznaczała dolne ograniczenie właśnie tego trendu bocznego, trendu horyzontalnego. Teraz, kiedy wsparcie to jest wybijane, rośnie nam prawdopodobieństwo kontynuacji spadków na przestrzeni kolejnych dni. Oczywiście wiele będzie tutaj zależało od tego, jak finalnie zakończy się dzisiejsza sesja. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że obecnie za jednego bitcoina zapłacić trzeba już tylko nieco ponad 27 tysięcy dolarów, wydaje się coraz mniej prawdopodobne, aby przed końcem środowej sesji bitcoin miał wrócić jeszcze powyżej 27 300 dolarów, negując tym samym cały ten poranny spadek. Jeżeli taki wzrost się nie pojawi i finalnie zamkniemy świecę dzienną poniżej pułapu 27 300 dolarów, no w mojej ocenie trzeba będzie przygotować się na możliwość dalszej wyprzedaży. Czy to w kierunku 26 000 dolarów, albo dalej nawet w kierunku 25 000 dolarów. I to właśnie granica 25 000 dolarów jest w tym przypadku zdecydowanie ważniejsza niż pułap 26 000 dolarów. Więc w mojej ocenie, bądź co bądź, jednak powodów do optymizmu tutaj zbyt wiele na ten moment nie mamy. A jeżeli do tego wszystkiego weźmiemy pod uwagę kondycję szerokiego rynku kryptowalut, no to okaże się, że jednak jest w tym pewna spójność, bowiem rynek wirtualnych aktywów jest ze sobą dość mocno skorelowany. Widzieliśmy to od wielu, wielu lat. No i jeżeli ta korelacja w dalszym ciągu będzie utrzymywała się na tak wysokim, dodatnim poziomie, no to po przeanalizowaniu kolejnych coinów, które mam przygotowane dla Was na dziś, sami zrozumiecie, że raczej na zbyt wielkie wzrosty w najbliższym czasie liczyć nie ma co. Przechodzimy dalej, zerknijmy sobie do notowań Ethereum. Tutaj kurs bardzo ładnie powrócił w rejon 1550 dolarów. Testujemy tę strefę już właściwie od sesji poniedziałkowej. W trakcie wtorkowej też była testowana, dziś o poranku też jest testowana, natomiast ja jak dotąd nie dostrzegam tutaj żadnej ponadprzeciętnie dużej reakcji popytowej wskazującej na jakiekolwiek zbliżające się odbicie, powrót na ścieżkę wzrostów, a nawet jak nie powrót na ścieżkę wzrostów, to przynajmniej korektę i cofkę w rejon 1655 dolarów. Nic z tych rzeczy. Póki co takich reakcji nie ma, a to w mojej ocenie może nieco zwiększać prawdopodobieństwo, że Ethereum podejmie w najbliższym czasie próbę zejścia poniżej obecnie testowanego wsparcia. Gdyby to się oczywiście powiodło, należałoby przygotować się na dalsze spadki w kierunku czy to 1500, czy dalej 1425 dolarów, bo to właśnie tam zlokalizowane są kolejne dwa dość ciekawe techniczne poziomy wsparcia. Przy czym granica 1425 dolarów oczywiście nie jest to poziom wyznaczany co do centa czy co do dolara, to równie może być 1422 albo 27 dolarów. Chodzi o pewien orientacyjny punkt, ale to właśnie ten punkt w rejonie 1425 dolarów w mojej ocenie jest zdecydowanie ważniejszy z czysto technicznego punktu widzenia niż granica 1500 dolarów. Więc choć do najbliższego wsparcia, w sensie kolejnego, mamy względnie niewielką przestrzeń, to w mojej ocenie powinniśmy raczej skupiać się na tym poziomie położonym jeszcze nieco niżej. Okej, jeżeli chodzi o projekty, które to Wy zaproponowaliście do przeanalizowania na dzisiaj, to zaczynamy sobie od notowań AVI.
tym przypadku od pewnego czasu obserwujemy spadek, no i wiele wskazuje na to, że jeżeli tylko ta wyprzedaż będzie kontynuowana, a nic nie zapowiada, żeby tendencja miała ulec jakiejkolwiek zmianie, to w najbliższym czasie kurs kryptowaluty mógłby powrócić w rejon 60 dolarów. Tam zlokalizowane jest bowiem najbliższe wsparcie. Wsparcie wyznaczone na podstawie takich lokalnych wierzchołków z końcówki sierpnia i dołków z końcówki września bieżącego roku, więc licząc od obecnych poziomów jeszcze nieco ponad 3 dolary potencjalnego zasięgu spadkowego do najbliżej zlokalizowanego wsparcia. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was jest Flare. W tym przypadku ciężko jest oszacować zakres spadków, dlatego że rynek znalazł się na najniższym poziomie w historii. Poza tym my wyprzedaż obserwujemy już od dłuższego czasu. Ona oczywiście przyczyniła się do pokonania tutaj takiego technicznego wsparcia. W chwili wybijania wypadało ono gdzieś w rejonie 1,2 centa. Następnie widzimy, że ta strefa była testowana jeszcze od dołu, czyli zgodnie z zachowaniem zasady zmiany biegunów. Ten poziom, który w przeszłości był testowany jako wsparcie, teraz nagle przetestowany został jako opór, ale zgodnie z założeniami tejże zasady również tam pojawiła się reakcja podażowa, no i znowu obserwujemy rajd spadkowy. W poniedziałek spadek wyniósł ponad 6,5%, wczoraj był bardzo, bardzo, bardzo stabilnie, bym powiedział, natomiast dzisiaj o poranku już mamy 3,5% i ciężko jest, właściwie niemożliwe jest oszacowanie, dokąd ta wyprzedaż dotrze. Czy ona zatrzyma się tu i teraz, czy ona będzie kontynuowana przez kolejny tydzień, przez kolejny miesiąc. Na ten moment nie ma absolutnie żadnych przesłanek wskazujących na jakiekolwiek nadchodzące wzrosty. Przejdźmy więc dalej i zerknijmy sobie do notowań XDC Network. W tym przypadku sytuacja wygląda o tyle interesująco, że notowania kryptowaluty znajdują się w rejonie technicznej strefy wsparcia. Jest to dość szeroka strefa, bowiem ja mam wyznaczoną ją od mniej więcej 4,5 do 4,7-4,8 centa, czyli 0,045 do 0,0475 mniej więcej. Nie traktuję tego oczywiście jako dwóch odrębnych poziomów wsparcia. One są na tyle blisko siebie wyznaczone, że raczej postrzegam to jako jedną nieco szerszą strefę, która w tym momencie jest testowana. Natomiast jeżeli wyprzedaż będzie kontynuowana, jeżeli to wsparcie zostałoby pokonane, czyli jeżeli notowania kryptowalut osuną się poniżej tej granicy 4,5 centa mniej więcej, wówczas należałoby przygotować się na możliwość dalszego spadku nawet w kierunku 3,6-3,7 centa, więc byłby to najniższy poziom od 19 lipca, ale byłby to dość ciekawy poziom, bowiem on był testowany już chociażby w połowie maja ubiegłego roku jako wsparcie, był testowany z końcem maja ubiegłego roku jako wsparcie, następnie po wybiciu w sierpniu był ubiegłego roku był testowany jako opór, tu znowu był testowany w tym roku jako opór, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna strefa i właściwie jeden z ciekawszych poziomów. Oczywiście pośrednio moglibyśmy wyznaczać nieco mniej istotny poziom gdzieś w rejonie 4 centów, tak jak teraz zlokalizowany jest mój kursor. Oczywiście, że jak najbardziej taką strefę też można sobie kreślić, ale nie jest ona na tyle istotna, co ten poziom położony nieco niżej, więc no póki co jesteśmy na pewno w okolicy bardzo fajnego wsparcia, ale jak dotąd nie pojawiła się reakcja popytowa wskazująca na odbicie od niego i powrót na ścieżkę wzrostów. Nie mamy też oczywiście zdecydowanego wybicia poniżej tej strefy, więc to nie jest tak, że już możemy zakładać od razu spadki. Nie, to jest taka sytuacja, gdzie można powiedzieć, że notowania są względnie neutralne, dlatego że trzeba poczekać na jakąkolwiek reakcję. Z jednej strony, gdyby tylko pojawiła się reakcja popytowa wskazująca na odbicie, moglibyśmy nastawiać się na wzrosty. Jeżeli tak się nie stanie i spadniemy poniżej tego wsparcia, należy będzie przygotować się na spadki. Ale do tej pory ani jedno, ani drugie się nie wydarzyło. Dotarliśmy do tego wsparcia, ale nie ma ani reakcji popytowej wskazującej na odbicie, ani wsparcie nie zostało finalnie pokonane. Ja prywatnie skłaniam się raczej ku tej drugiej opcji, że to wsparcie rzeczywiście może zostać w najbliższym czasie pokonane, ale to jeszcze się nie zmaterializowało, a my jako traderzy powinniśmy raczej reagować na to, co dzieje się na rynku, czytaj, poczekać na konkretną reakcję, niż przewidywać to, co być może się wydarzy, a być może się nie wydarzy.
wydarzy. Więc moim subiektywnym zdaniem szanse na to, że spadniemy poniżej tego wsparcia są większe niż szanse na to, że się od niego odbijemy, ale póki co ani jedno, ani drugie jeszcze nie zostało oficjalnie na wykresie potwierdzone. Przechodzimy dalej, zerkamy sobie na notowania Gali, której kurs odbił się od technicznego oporu wyznaczonego na podstawie dołków z końca grudnia ubiegłego roku, czyli nieco powyżej 1,5 centa. Jest to bariera, która oczywiście pokonana została już w pierwszej połowie września tego roku. Następnie rynek wrócił, przetestował ją od dołu jako opór. Mieliśmy reakcję podażową. Tylko w trakcie poniedziałkowej sesji spadek wyniósł blisko 7% i na ten moment Gala testuje sobie dołki właśnie z drugiej połowy września. Natomiast nie można wykluczyć, że za chwilę osuniemy się poniżej. Natomiast jeżeli tak się stanie, to właściwie nie wiem, jak mielibyśmy kreślić kolejne poziomy wsparcia, bowiem to już jest najniższy poziom, który widzę na wykresie, więc ciężko będzie teraz szacować, czy dobijemy do poziomu 1 centa, czy zatrzymamy się delikatnie powyżej, a może spadniemy poniżej 1 centa. No póki co nic nie wskazuje na to, abyśmy w najbliższym czasie mieli doświadczyć jakichś bardziej spektakularnych wzrostów. Nie przemawia za tym ani sytuacja techniczna, bo trend, który obserwujemy właściwie od końcówki stycznia bieżącego roku, to jest trend spadkowy. Mamy pewną sekwencję coraz niższych dołków, coraz niższych wierzchołków. Dodatkowo fundamenty też nie napawają jakoś szczególnie optymizmem. Nie mówię, że nie napawają optymizmem na kolejne lata, ale nie napawają optymizmem na pewno na najbliższe dni, tygodnie, a być może nawet na kilka najbliższych miesięcy, więc uważam, że ryzyko dalszego spadku jak najbardziej jest tu bardzo, bardzo prawdopodobne. Tak samo jak spadków oczekiwać moglibyśmy na notowaniach Cardano, a więc naszej popularnej ADY, której kurs oczywiście cofa się na przestrzeni ostatnich kilku dni. Obecnie za jedno Cardano zapłacić trzeba poniżej 25 centów, natomiast jeżeli sprzedaż będzie kontynuowana, to w najbliższym czasie możemy znaleźć się na dołkach, czy to tegorocznych, czy dołkach z końca grudnia ubiegłego roku, a więc pułap mniej więcej 24 centów. Wydaje się, że to jest właśnie ten poziom, do którego zmierzamy. Natomiast pytanie, co wydarzy się dalej, bo istnieje realne ryzyko, że możemy na granicy 24 centów wcale się nie zatrzymać, spaść poniżej i kontynuować wyprzedaż do zdecydowanie niższych poziomów. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest optymizm. W tym przypadku mieliśmy kilka dni temu odbicie od bardzo lokalnego oporu w wysokości mniej więcej 1,42 dolara. Trwająca od tego czasu wyprzedaż sprawiła, że w trakcie poniedziałkowej sesji optymizm powróciło w rejon technicznego wsparcia w wysokości 1,18 dolara. Ja jak do tej pory nie dostrzegam tu żadnej ponadprzeciętnie dużej reakcji popytowej wskazującej na jakiekolwiek odbicie, więc uważam, że realnym jest uważanie, iż wsparcie to może zostać pokonane. Gdyby tak się stało, kolejne wsparcie kreśliłbym na podstawie dołków z mniej więcej połowy czerwca, czyli bariera powiedzmy 1,06 dolara, a w przypadku zejścia poniżej tego pułapu można by mówić nawet o zdecydowanie większej wyprzedaży w rejon 81-82 centów, więc tu już mówimy o zdecydowanie większych zasięgach. Przechodząc dalej, Chainlink, projekt, który bardzo pozytywnie zaskakiwał, szczególnie pozytywne zaskoczenie obserwowane było przede wszystkim w drugiej połowie września, no bowiem Chainlink wzrastał tak naprawdę z poziomu 5 dolarów i 74 centów do poziomu 8 dolarów i 28 centów, więc naprawdę dość wyraźna zwyżka w względnie krótkim czasie. Niestety po raz kolejny rajd wzrostowy zatrzymał się na granicy linii tendencji spadkowej wyznaczającej górne ograniczenie trwającego od połowy maja ubiegłego roku równoległego kanału. To jest linia testowana wielokrotnie, bo ten test był już jej szóstym i jak dotąd jest to opór, który pozostaje niepokonany. Mówiliśmy o nim już kilkukrotnie, jak te wzrosty się zaczynały, w ogóle jak rynek wybijał tutaj powyżej granicy 6,40 dolarów. Wtedy wskazywałem już na potencjał zwyżkowy bardzo ładny, bo pokonywany został dość istotny opór. I tu też w międzyczasie jeszcze o tej granicy mówiliśmy. Jak się okazuje, jest ona na ten moment nie do przejścia. Obserwujemy sobie spadki. W mojej ocenie te spadki będą w najbliższym czasie kontynuowane. Pozostaje tylko pytanie, jak bardzo rynek spadnie.
bo wydaje mi się bardzo, bardzo prawdopodobne, że cofniemy się w najbliższym czasie gdzieś w okolice 6 dolarów i mniej więcej 95 centów. Tam też wypada nam mierzenie 50% korekty Fibonacciego z tego ostatniego rajdu wzrostowego. Natomiast pozostaje pytanie, czy w tym miejscu, czy w okolicy tego wsparcia pojawi się w końcu jakaś reakcja popytowa, która być może zainicjuje kolejną próbę wzrostu w kierunku linii tendencji spadkowej, w kierunku górnego ograniczenia tego kanału i ewentualnego wybicia, co z kolei mogłoby napędzić dalszą zwyżkę w kierunku 9 dolarów i 30 centów, czy być może to wsparcie okaże się zbyt słabe. Nie odbijemy się od niego, tylko zaraz będziemy spadać dalej. A spadek dalej oznaczałby ryzyko powrotu w okolice mniej więcej 6 dolarów i powiedzmy 40 centów, albo niewiele niżej przebiega nam jeszcze oczywiście gdzieś w rejonie 6,20 linia tendencji spadkowej. Ta wyznaczana gdzieś po środku równoległego kanału, ona była testowana już z początkiem kwietnia, najpierw dwukrotnie jako wsparcie, później tu jako opór, znowu jako wsparcie, znowu jako opór, więc tak naprawdę 6,95 to jest wsparcie numer 1 na notowaniach czajnika, 6,40 to jest wsparcie numer 2 i mniej więcej 6,20 byłoby to wsparcie numer 3. Oczywiście to ostatnie wyznacza nam linia tendencji, więc jaki będzie finalny poziom cenowy, gdy rynek ewentualnie tam dotrze, zależne będzie od tego, kiedy rynek tam dotrze, bowiem ona nachylona jest pod pewnym kątem, więc każdy kolejny dzień sprawia, że jest ona położona nieco niżej. Potencjalnych spadków myślę, że można oczekiwać także na notowaniach Polkadot. Ja w tym przypadku nastawiony spadkowo jestem od pewnego czasu i od dłuższego już czasu wskazuję na ryzyko spadku notowań Polkadot gdzieś w kierunku 3 dolarów i 50 centów i zaczynam przekonywać się, że ta projekcja ma naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo, aby się zmaterializować i to w całkiem najbliższej przyszłości. Obecnie za notowania, za Polkadot i za jeden coin zapłacić trzeba 3,75 dolara, co oznacza, że do wspomnianego wsparcia brakuje nam już zaledwie 25 centów. Jest to oczywiście najbliżej położone wsparcie. Nie mówię, że jedyne na tym wykresie, na tym rynku, ale wolałbym, żebyśmy poniżej niego nie spadli, bowiem kolejne wsparcie będzie niezwykle ciężko wyznaczyć. W sensie mogę wyznaczyć jeszcze jedno wsparcie, ale ono wypada strasznie, strasznie nisko i tak jak ja, tak i wy raczej nie chcielibyście, żeby notowania Polkadot miały tąpnąć sobie gdzieś w okolice 80 centów, 80, 82. Biorąc pod uwagę pewnie czas, jaki byłby potrzebny, celowałbym, że byłoby to bliżej 80 centów. A mowa tutaj oczywiście o wsparciu wyznaczanym poprzez linię tendencji spadkowej, kreśloną na dołkach z połowy maja ubiegłego roku, połowy czerwca ubiegłego roku, połowy lipca ubiegłego roku, czy też dołków z końca grudnia również ubiegłego roku, więc to jest linia, która oczywiście w tym roku nie była przetestowana ani razu, rynek się do niej nie zbliżył, mimo tego, że spadkowe tendencje obserwowaliśmy z końcem lutego i początkiem marca, spadkową tendencję obserwowaliśmy w drugiej połowie kwietnia i właściwie aż do początku czerwca ona trwała, to za każdym razem te wyprzedaże zatrzymywały się zdecydowanie wcześniej. Za każdym razem były też większe. Tu była mniejsza, tu była większa. Ta obecna zdaje się być jeszcze większa i dłuższa w czasie oczywiście. Ta była krótsza, ta trwała dłużej, ta trwa jeszcze dłużej. Natomiast wątpię, szczerze wątpię, żeby to, co teraz obserwujemy, miało przerodzić się w spadek aż do granicy powiedzmy 80 centów. Test poziomu 3,50 jest w mojej ocenie skrajnie prawdopodobny. Stawiam na to bardzo wiele, uważam, że naprawdę do 3,50 się osuniemy. Pytanie co dalej? Możemy odbić od tego wsparcia, ale jeżeli osuniemy się poniżej, to nie musi być równoznaczne z tym, że Polkadot spadnie od razu do 80 centów. Oczywiście ciężko będzie w takiej sytuacji wyznaczyć poziom, do którego ewentualnie te spadki mogą dotrzeć, gdzie mogą się zatrzymać. Bowiem 3,50 to jest jedno wsparcie, 80 centów to jest drugie wsparcie. Pomiędzy tym nie widzę żadnego innego poziomu, na który warto by było zwracać uwagę, ale to nie oznacza, że taki poziom nie może się wyklarować z biegiem czasu, więc stawiam, że do 3,50 spadniemy, biorę realnie pod uwagę ryzyko, że możemy osunąć się nawet poniżej 3,50, ale uważam, że nawet jeżeli tak się stanie, to te spadki nie będą musiały sprowadzać nam notowań Polkadot aż w kierunku 80 centów, tylko zatrzymają się gdzieś wyżej, ale co to będzie za pułap, czy to będą 3 dolary, 2,50, 2,60, 2,70, dolar 90, na ten moment niestety nie jestem w stanie tego określić, no bo tutaj już trochę z tym ciężej. My przechodzimy dalej, patrzymy sobie na notowania
Pepe, no i Pepe Papa. Pepe bardzo mocno spadło w ostatnim czasie, właściwie te spadki obserwujemy już od połowy maja. Obecnie jesteśmy na najniższych poziomach właściwie w historii. Zbliżyliśmy się do technicznego wsparcia wyznaczonego na podstawie doków z połowy września bieżącego roku. No i tak naprawdę ciężko jest tutaj cokolwiek pozytywnego prognozować. Widzimy, że notowania kryptowaluty utrzymują się w trendzie bocznym. Taką tendencję obserwujemy już od końcówki sierpnia. Dolne ograniczenie tego układu wyznacza nam granica 60 dolaroszy. Górne ograniczenie to pułap wysokości 85 dolaroszy. Natomiast biorąc pod uwagę po pierwsze pesymizm panujący na rynku kryptowalut, plus uwzględniając, że ruchy boczne takie jak ten, który obserwujemy tutaj statystycznie, są formacjami korekcyjnymi, z których rynek wybija częściej w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, a tu ten był zdecydowanie spadkowy, no to tak naprawdę nie nastawiam się na to, że za chwilę musimy się od granicy 60 dolarów i odbić, wracać na ścieżkę wzrostu i zaliczyć nie wiadomo jaki skok. Wręcz przeciwnie, uważam, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wsparcie, które obecnie testujemy, może zostać pokonane, a to z kolei mogłoby napędzić dalszy spadek, ale że rynek nie był niżej, no to nie mamy z lewej strony wykresu ani żadnego wierzchołka, ani dołka, na podstawie którego warto by było wyznaczyć jakiekolwiek kolejne pułapy wsparcia, więc czy te spadki będą zmierzać w kierunku 50 dolarów, czy 40, 30, 25, no na ten moment nie jesteśmy w stanie tego zero-jedynkowo oszacować, natomiast zdaje się, że rynek nie powiedział, czy sprzedający nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i rzeczywiście te spadki mogą być dalej kontynuowane. Tak samo jak spadki mogą być kontynuowane na notowaniach Akasha Network. W tym przypadku jesteśmy jednak w stanie wyznaczyć techniczne wsparcia, nie jedno, a kilka, a do najbliższego mamy bardzo, bardzo blisko. Obecnie kurs plasuje się na poziomie 81,5 centa. Najbliższe wsparcie wyznacza nam z kolei linia tendencji wzrostowej zlokalizowana w rejonie 78 centów, więc naprawdę tu już zbyt wiele miejsca nie mamy. Natomiast gdybyśmy osunęli się poniżej tego wsparcia, to kolejne ważne, wartościowe kreśliłbym dopiero gdzieś bliżej granicy 68-69 centów, więc to są dwa poziomy, na które w mojej ocenie należy zwracać szczególną uwagę. Jeżeli chcecie wyznaczyć sobie linię tendencji, to zacznijcie ją rysować po wierzchołkach z połowy sierpnia ubiegłego roku, skończcie ją rysować po dołkach z końca września ubiegłego roku, to zobaczycie, że pokryje to się oczywiście z wierzchołkami z lutego. Tu było jedno fałszywe wybicie, ale później już ta linia była ładnie testowana i tutaj też w maju czy czerwcu oraz nawet w lipcu tego roku też była bardzo fajnie testowana, więc fajny punkt, w mojej ocenie jedno z ciekawszych wsparć, bardzo blisko położone, pozostaje tylko pytanie, czy pojawi nam się tutaj jakaś reakcja popytowa wskazująca na nadchodzące odbicie. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Oczywiście no, nie byłem zbyt optymistycznie nastawiony, bo sytuacja nie jest zbyt optymistyczna. Jest kilka czynników i to od strony technicznej i fundamentalnej, które no, nie napawają optymizmem, bo technicznie trendy są spadkowe i się nie zmieniły. Technicznie rynek wybija wsparcia i w żaden sposób nie odbija od niczego, szczególnie nawet jeżeli osunął się tylko do wsparcia, go nie pokonał, no to też reakcji popytowych wskazujących na takie odbicie jest brak. Do tego wszystkiego wojna na Bliskim Wschodzie, wciąż wysokie stopy procentowe, rosnąca inflacja, pogarszająca się kondycja w globalnej gospodarce sprawiają, że przynajmniej te najważniejsze banki centralne prawdopodobnie wstrzymywać będą się nieco dłużej z rozpoczęciem cykli obniżek stóp procentowych, a to w naturalny sposób faworyzuje raczej aktywa uznawane za safe haven, za te bezpieczne przystanie, w związku z czym zyskiwać może złoto, zresztą widzimy od początku tygodnia złoto ładnie odbiło, zyskiwać mogą waluty typu dolar amerykański, jen japoński może trochę się na tym umocnić, frank szwajcarski może na tym nieco zyskiwać, natomiast aktywa ryzykowne jak akcje, które notabene też ku zaskoczeniu wielu w ostatnim czasie odbijały wzrostowo, i kryptowaluty, no z wielkich wzrostów raczej w najbliższym czasie nie doświadczą, dopóki sytuacja się gdzieś nieco nie ustabilizuje, więc no myślę, że trzeba będzie jeszcze z tym wszystkim poczekać. To, co mnie zaczyna coraz bardziej zastanawiać, to to, czy przyszłoroczny halving rzeczywiście okaże się katalizatorem dla jakiegoś większego rajdu wzrostowego. Nie mówię, że nie, natomiast jeżeli wzrost rozpocznie się nie przed, a po halvingu,
to ciężko będzie jasno zdefiniować i wykluczyć, co napędza ten wzrost. Czy rzeczywiście będzie to na przykład halving, czy będzie to fakt, że będziemy bardzo, bardzo blisko rozpoczęcia cyklu luzowania polityki pieniężnej przez amerykańską rezerwę federalną, co też mogłoby windować notowania wirtualnych aktywów. Być może jedno i drugie po trochu i to wszystko zbiegnie się ze sobą bardzo ładnie w czasie i przyczyni się do większego odbicia. Natomiast no to jeszcze kilka ładnych miesięcy, zanim to się wydarzy. Możemy nawet mówić o kwestii pół roku, więc zdaje się, że ta najbliższa przyszłość, najbliższe dni, najbliższe tygodnie, być może kilka najbliższych miesięcy będzie na rynku kryptowalut przebiegać raczej pod dyktando rajdów spadkowych. Ja za dziś serdecznie dziękuję, trzymajcie się i przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w piątek, punktualnie o godzinie 10, także wszystkiego dobrego dla Was, do usłyszenia, cześć!